Czy masz świadomość? Znane są natomiast niebywałe ekscesy, jakich dopuszczali się banderowcy podczas rzezi. Na przykład 5-letnią dziewczynkę Zosię zmuszono do wypicia kubeczka krwi jej ojca, ściętego na pniu drewutni na oczach dziecka. Innej dziewczynce, Hani, w zbliżonym wieku kazano zjeść kawałek mięsa z ciała jej ojca. Dziewczynce tej banderowcy w przystępie wspaniałomyślności darowali życie, mówiąc: żyj na chwałę Stepana Bandery. W marcu 1944 roku w lesie między Modryniem a kolonią Sacharyń znaleziono zwłoki zamordowanej nagiej dziewczynki w wieku około 14 lat, wbitej na pal. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach tygodnika Spraw Obywatelskich przeczytałem Państwu fragment książki Dzieci Kresów, tom drugi, pani dr Lucyny Kulińskiej. A dzisiaj panią dr Kulińską gościmy w podcaście. Dzień dobry pani Lucyno. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Lucyno, czym się różni ludobójstwo standardowe od ludobójstwa okrutnego? Może zacznijmy od tego, od terminu ludobójstwo. Ludobójstwo, czyli genocyd, jest pojęciem i terminem w pierwszym rzędzie prawniczym, mocno zakorzenionym w skali światowej od ponad już pół wieku. Zostało ukute przez polskiego prawnika, profesora Rafała Lemkina, w jego pracy angielskojęzycznej z 1944 roku i tam znalazło swój ostateczny wyraz w prawie międzynarodowym w postaci Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 9 grudnia 1948 roku o zwalczaniu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Stronami tej konwencji jest ponad 100 kilkadziesiąt państw, w tym Polska. Myśl tej konwencji ludobójstwem jest którykolwiek z czynów, które tam są wymienione, które nie sprowadzają się tylko do mordowania, ale także do gnębienia i masowych mordów. Właśnie z taką sytuacją, z takim przypadkiem ludobójstwa, nie żadnych, jak próbowano od tego uciekać, o czym będziemy mówili pewnie później, określenia znamiona ludobójstwa, mamy tutaj do czynienia. Ale niestety w przypadku zbrodni wołyńskiej i Małopolsko-Wschodniej, bo wiemy, że tak naprawdę ta zbrodnia rozegrała się nie tylko na Wołyniu, ale i w kilku województwach sąsiednich, przede wszystkim częściowo wchodzących w skład dzisiejszej Polski, prawda? Czyli przede wszystkim lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, no ale także województwo poleskie, lubelskie, no i w tej części, prawda, jeszcze poza tą częścią lwowskiego, fragmentu lwowskiego, która weszła w obręb dzisiejszej Polski, w zasadzie zbrodnie aż po Kraków i aż po Warszawę, prawda, miały miejsce. Tutaj zachęcam Państwa, aby poszukać w internecie mapy, którą sporządził jeden z naszych mieszkańców obcych krajów, czy emigrantów naszych. Wysiłkiem jego ogromnym powstała mapa ludobójstwa, na której od lat nanosi on jako punkty miejsca, gdzie doszło do mordowania Polaków. Jest to mapa tak przerażająca, ona była w Warszawie eksponowana, ale wydaje mi się, że odnajdą ją Państwo w internecie. To pokazuje dopiero skalę, prawda, tego, do czego doszło. No, ale z jednej strony mamy ogromną skalę, której tutaj się nie wywiązali nasi badacze. Tak naprawdę nie możemy domknąć. Wiemy, że taką minimalną ilością, o której możemy mówić, ludzi tam zamordowanych, to jest 150 tysięcy. Natomiast w drugą stronę mamy zupełnie liczby otwarte, ponieważ musimy też przyjąć pewne kryteria. Czy liczymy wszystkich obywateli polskich, w tym Żydów i Ukraińców, którzy zostali zabici przez nacjonalistów ukraińskich, i ludność miejscową, czy inaczej? Największe liczby, to jest 800 tysięcy, proszę Państwa, nieco zawężona ta liczba, jest przez innych badaczy do 500 tysięcy,
a taka realna to jest gdzieś koło 300 tysięcy. Tak nie inaczej mamy do czynienia z niewyobrażalnie straszną akcją eksterminacyjną ludności narodowości polskiej oraz tych, którzy przy okazji tego genocydu, bo wiemy, że tam mordowano i Cyganów, i Ukraińców, którzy Polaków, prawda, tam ratowali, i tych wszystkich, których udało się, prawda, im dopaść w czasie tych akcji. Organizatorem są nacjonaliści ukraińscy z organizacji ukraińskich nacjonalistów i potem po powstaniu ukraińskiej powstańczej armii oraz miejscowa ludność chłopska. Ukraińska miejscowa ludność chłopska. I kto był ofiarami? Bo to jest bardzo ważne, kogo się, prawda, morduje. Bo mamy tutaj zbrodnie wojenne, które dotyczą mężczyzn, czy tych, którzy giną w wypadku działań wojennych pomiędzy stronami. W tym wypadku tego ludobójstwa ofiarami były osoby cywilne, a eksterminacja objęła przede wszystkim polską ludność chłopską, która zamieszkiwała tereny wiejskie. Dochodziło do mordowania członków rodzin mieszanych. Podczas napadów podpalano całe wsie do polskie gospodarstwa. Zabijano całe rodziny, od starców po niemowlęta. I tutaj wchodzimy w tą wyjątkowość tego ludobójstwa. Chodzi o zastosowanie wobec ofiar okrutnych metod zabijania i tortur. Te, które pan opisał na początku relacji jednego ze świadków. Otóż ma to swoją nazwę w prawie międzynarodowym. Jest to genocidum atrox, czyli ludobójstwo straszne, które było połączone po prostu z unicestwianiem, ale przy okazji po prostu okrutnych metod zabijania, tortur po prostu. Szokująco niska jest ilość rannych w stosunku do zabitych, co oznacza, że jeżeli ludzie ci byli dobijani, albo nie chodziło o to, żeby ich tam jakoś, prawda, przepędzić czy tylko zranić, tylko o to, żeby dopaść i zabić każdego. To po prostu dowodzi ich intencji. Celem napadu na dane osoby czy wieś była chęć fizycznego unicestwienia Polaków, a więc ocaleniu, prawda, ocaleli tylko ci, którzy uszli przez nieuwagę, prawda, tych morderców byli w stanie gdzieś się ukryć. Do tego tutaj, pani, tutaj głównie... na chwilę tak. Panią zatrzymam, bo powiem szczerze, że ja dopiero właśnie czytając pani książki, dopiero do mnie dotarło, że to ludobójstwo można podzielić na, w cudzysłowie, jak pani tutaj wymienia, standardowe i na ludobójstwo okrutne. Ja rozumiem, że to, co się działo, nie wiem, w obozach koncentracyjnych w Polsce, w Auschwitz na przykład, to możemy zakwalifikować do ludobójstwa standardowego, a to, co się działo na Wołyniu, do ludobójstwa okrutnego, czy coś tutaj mieszam? Dokładnie tak. Może jeszcze lepszym przykładem jest tutaj zbrodnia katyńska, którą w tej chwili nie chce się kwalifikować już jako zbrodni wojennej, tylko jako ludobójstwa. Ci ludzie ginęli od strzałów w tył głowy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z niewyobrażalnymi torturami, obdzieraniem ze skóry, znęcaniem się nad ludźmi, szczególnie mówię, gwałtami połączonymi z torturami na dzieciach, na kobietach. Szczególnie narażeni na męczeńską śmierć poprzedzoną właśnie takimi torturami, czyli pastrowaniem, obdzieraniem, prawda, ze skóry, rozrywaniem, byli młodzi chłopcy i mężczyźni w wieku lat 14-22. Dla nich praktycznie, jeżeli wpadli ich ręce, no, od narzędziami zbrodni poza bronią palną, od napadach na te wsie, były przede wszystkim narzędzia gospodarskie, takie jak siekiery, widły, noże, cepy. Często rodziny całe ginęły w podpalonych domach, czyli po prostu ryglowano drzwi. Pamięta pan na pewno i słuchacze i do tej pory, jakie wielkie są tutaj opowieści o Jedwabnym, prawda, jakie tu się straszne rzeczy działy. Takich stodów na Kresach były setki, gdzie
gdzie ludzi spędzano i gdzie po prostu ich palono żywcem masowo. Tylko ich nazwy nikt nie zna. Ja powiem jeszcze taką rzecz, która w tym momencie mi się też nasunęła. Mianowicie wielce w tej chwili współczujemy cywilom ukraińskim, którzy po prostu giną. Ale popatrzymy na liczby. Mamy w tej chwili, jeśli chodzi o cywili, którzy zginęli. Oczywiście te liczby rosną, no bo wojna trwa, ale za pierwsze prawie 3 miesiące to było około 1500 osób i chcę Państwu uświadomić, że taka liczba odpowiada zamordowanym w jednej hucie pieniaskiej. To była duża polska wieś, do której jeszcze schronili się ludzie z okolicznych wsi i jeszcze przybyło trochę przybyszy z Wołynia. I jeszcze było tam trochę Żydów też, którzy w wiosce ukrywano. I wymordowanie, spalenie przez SS Galicyn razem z ukraińsko-powstańczą armią i nacjonalistami i okolicznymi chłopami tej wsi spowodowało śmierć, okrutną śmierć, najczęściej w płomieniach, w podpalanych domach około 1500 osób, a być może nawet więcej. I to pokazuje skalę. To jest jedna wieś, jeden dzień. Tutaj mamy wielką agresję na całe państwo. Jakie były intencje tych ludzi, którzy do Huty Pieniackiej przyszli? Tam miał jeden człowiek, jedno nawet świeżo narodzone dziecko nie przetrwać. Takie były intencje. Tu mamy właśnie z taką sytuacją do czynienia. Napadom w większości wypadków towarzyszyła też, to przecież po prostu kradzież mienia, czyli ruchomości, wyprowadzanie zwierząt. Nie zawsze to było. Czasami w tym morderczym szale, ja Państwu tutaj chciałam powiedzieć, że pierwszy raz, bo szukałam pewnych podstaw do zrozumienia tego okrucieństwa, trafiłam do pracy Wolfganga Sowskiego, Traktat o przemocy, i tam właśnie ta masakra, niszczenie rzeczy i tak dalej, to pokazuje, że to gdzieś tkwi po prostu w nas w środku. No i zaczęłam też grzebać, czy taki potworny jakiś pęd do torturowania, do znęcania się jest rzeczą, która po raz pierwszy się tutaj na tych ziemiach w stosunku do naszej ludności trafiła. No plonem tego była książka Hajdamacy, gdzie staram się rozprawić z mitem, który nawet ulica się nazywa i tak dalej, prawda, takiego wieszcza ukraińskiego Tarasa Szewczenki, który napisał książkę Hajdamacy. Ja napisałam do tego wstęp, który miał być początkowo o wiele większy, ale ponieważ tutaj współpracowałam z samym profesorem Szawłowskim w tym, doszliśmy do wniosku, że nie może być tego więcej niż tekstu samego Szewczenki, czyli ten wstęp to jest tam 50-60 stron. Ale okazuje się, że takie sposoby, że tak powiem, torturowania, znęcania się, no to trwają od wieków. Okazuje się, że we wszystkich kolejnych od nawet wcześniej niż przed Chmielnickim, no ale w czasie buntu chmielnickiego, ale potem w czasie Koliszczyzny, kolejnych takie metody były stosowane. To na przykład poczynając od tego, że jeszcze dostawał tutaj to święcenie noży, prawda? Czyli jeszcze było to jakby sakralizowane przez tych popów, prawda, ukraińskich, tych narzędzi, które potem miały służyć do mordowania Polaków, Żydów, po prostu to było święte tak, dzieło. Tak, powiem szczerze, że też na to zwróciłem uwagę, że te siekiery, noże czy kosy były święcone zanim zostały użyte przez tych oprawców. Tak. Jak pani tak mówi o tej historii ludobójstwa, to też mi się przypomina, miałem jakiś czas temu, raczej 2 dekady temu, właściwie nie wiem czy przyjemność, czy okazja, ale zwiedzić więzienie w Kambodży, więzienie w Phnom Penh, gdzie mordowano, torturowano Kambodżan.
I tak sobie mówiąc szczerze, czytając to, co pani pisała, zastanawiałem się nad tymi innymi w przeszłości właśnie ludobójstwami też, oprócz Kambodży, no to teraz świetna książka wyszła, Duch Króla Leopolda, o tym, co się działo w Kongo, co robili Belgijczycy, którzy dzisiaj nas po prostu uczą demokracji, jeszcze tak niedawno. Ale wracając na chwilę, chciałbym wrócić, bo pani... tak, dla mnie tutaj klasycznym porównaniem to jest Tutsi i Hutu, prawda? Tak. Bo to było, to mniej więcej było tam pół miliona. Tutaj, gdyby nasi badacze się sprężyli, bo przecież my nie możemy po tylu latach i jeszcze przy takim charakterze tej zbrodni ustalić wszystkich z imienia nazwiska. To byłoby, to jest mission impossible, to jest niemożliwe. Natomiast tutaj mamy pewne takie symptomy. Raz, że jest podszczuwanie, prawda? Dwa, że jest kompleks, bo ci Tutsi, jak wiemy, to budzili zazdrość, bo byli przystojniejsi, inteligentniejsi, lepiej się urządzili w tym wszystkim i ci Hutu odpowiednio tam, że tak powiem, podsterowanie ruszyli, żeby ich po prostu unicestwić. To było też właśnie takie charakterystyczne. Czym możemy, ja może tutaj powiem, bo to jest dosyć ważna rzecz, jak rozróżniamy zbrodnie wojenne od ludobójstwa, prawda? Tutaj mamy jeszcze takiego ludobójstwa okrutnego. Mamy bardzo niską proporcję tych, którzy zginęli. W przypadku ludobójstwa tego dokonanego przez Ukraińców na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, mamy bardzo wysoką liczbę kobiet, dzieci, starców. To oznacza, że jeżeli mamy do czynienia obrony, prawda, działania ofensywne, to giną głównie mężczyźni, prawda, w sile wieku, bądź młodzi chłopcy, którzy im tam pomagają. Natomiast tutaj ofiarami jest bardzo dużo kobiet, dzieci, starców. Bardzo niska liczba rannych w porównaniu z zabitymi. To znaczy, że celem jest zabijanie. Obecność wśród ofiar dzieci poniżej 12 roku życia i osób powyżej 70 roku życia. To są już pewne określenia, które już badacze wypracowali, gdzie można określić. No to, że napadane były całe osady i wsie, a ofiary były mordowane całymi rodzinami, 80% ofiar ustalonych i tak dalej, to są ludzie, którzy ginęli razem z rodzinami. Nie ginęli samotnie, tylko... Liczne były też wypadki polowań na polskie ofiary, na przykład na drogach, w czasie pracy w polu, w lasach, czyli to jest właśnie to polowanie, o którym też Sowski pisze. No i to, co dla mnie było szokujące potwornie, mianowicie mordowanie przez Ukraińców małżonków polskich, czy małżonków obcych i wspólnych dzieci z rodzin mieszanych. Przy życiu zachowywano tylko małżonka ukraińskiego, no i tych. Jak to było tam, prawda, na wschodzie? Było tak, że jeżeli ojciec był Polakiem, to jego syn musiał zginąć, bo był chrzczony w kościele. Natomiast córka miała szansę przeżyć, jeżeli za matką Ukrainką była ochrzczona w cerkwi. No ale bardzo często było tak, że wymuszano. To jest właśnie potworność tego nacjonalizmu ukraińskiego, tak zwanej Ukrainy czystej jak szklanka wody. Wymuszono na współmałżonku, jeżeli to była kobieta, to przychodził jej brat, ojciec, prawda, albo wujek razem z tą bandą, prawda, mordować, to żeby ona po prostu współdziałała z nimi po prostu w wymordowaniu tej rodziny. Jeżeli, a były takie przypadki, te kobiety się na to nie zgadzały, no to ginęły razem z mężami albo były bardzo ciężko pokaleczone za karę. To ja tutaj panią zatrzymam. Musieli to rodzinnie zrobić. To jest najbardziej szokujące, że była presja na rodzinę, że musi oczyścić swoją krew. Czysty rasizm. Czysty rasizm tutaj. Pani w książce, to też, to dla mnie z kolei jest no, po prostu przerażające i wstrząsające. Pani w książce Ludobójstwo niepotępione wymienia 136 tortur fizycznych i okrucieństw. Proszę Państwa, ja Państwu przeczytam, to jest lista w ogóle, no nie da się tego czytać. Ja po prostu nie byłem w stanie tego za pierwszym razem przeczytać.
42, tortura 40, z numerem 42, przecinanie tułowia na pół piłą ciesielską. Tak. Obcinanie 71, obcinanie piłą obu nóg, 80, krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół, 91, wbijanie dziecka na pal, 101, zadźganie widłami, a potem pieczenie kawałków ciała na ognisku, 118, zakopywanie żywcem do ziemi po szyję i ścinanie później głowy kosą. Po prostu, proszę Państwa, to są niewyobrażalne, no to ta lista jest po prostu przerażająca. I mam do Pani doktor takie pytanie, bo przypomniał mi się, jak to czytałem, zresztą Pani już trochę o tym wspomniała, przypomniał mi się Bauman ze swojej książki Nowoczesność i Zagłada, którego teraz zacytuję. Mówiąc bez ogródek, mamy powody do obaw, ponieważ żyjemy nadal w tym samym modelu społecznym, który umożliwił zagładę i który nie posiadał żadnych mechanizmów obronnych pozwalających jej zapobiec. I tutaj, co koniec cytatu, i tutaj rodzi mi się pytanie, czy my dzisiaj mamy Pani zdaniem powody do obaw, czy jest możliwy powrót do takich masowych mordów jak na Wołyniu i czy my wyciągnęliśmy lekcje z tej rzezi, czegoś się z niej nauczyliśmy? Och, drodzy Państwo, jestem od ponad 20 lat badaczem tej problematyki, ale przez całe te 20 lat usiłowałem zrobić wszystko, aby uświadomić naszym kolejnym władzom, które obejmowały w Polsce, prawda, rządy, że reagowanie na wszelkie próby odradzania się nacjonalizmu ukraińskiego w tej najgorszej postaci możliwej jest dla Polski potwornym zagrożeniem. Macie tutaj przed sobą człowieka, który poniósł całkowitą klęskę. Te 20 lat przypominania, oczywiście były i sukcesy, bo było wymuszenie, prawda, pressing na to, żeby nie znamiona, ale żeby tą zbrodnię, którą tam popełniono, nazwano ludobójstwem. Powstało trochę pomników, szczególnie ten w Hucie Pieniackiej, już dwukrotnie niszczony, prawda, i ciągle bezczeszczony. Ale to wszystko jest jakby w jakiejś niszy. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, nie zostało ono, to mi przypomina też trochę początek rzezi wołyńskiej. Ludzie często nie uciekali z danej wsi, nawet jak dostawali ostrzeżenia. Dlaczego? Dlatego, że mówili, przecież my tym ludziom żeśmy nic nie zrobili. Myśmy ich nie okradli, myśmy im nic złego nie zrobili. Dlaczego mamy uciekać, zostawiać swoje gospodarstwa? Mówiliśmy o tym, to byli ludzie ze wsi, więc chodziło o całą gospodarkę, o pole, o zwierzęta. Nie będziemy przecież uciekać gdzieś tam do miasteczka, gdzie byłby ratunek, bo jesteśmy niewinni. A potem, a jeżeli tam się gdzieś paliło na horyzoncie, oni już widzieli ten pożar, no to tłumaczyli to w ten sposób, że być może w tamtej wsi ci ludzie coś tym sąsiadom zrobili i dlatego oni się do nich, prawda, dobrali tam i dlatego im tą krzywdę robią. No i potem, prawda, ginęli dosłownie z otwartymi ustami, wpadała ta banda do ich wsi, ich wszystkich też, prawda, wycinała w pień i ginęli bez zrozumienia tego, dlaczego to się dzieje. Nie zostali ostrzeżeni przez władze nasze podziemne, które zresztą tam po wywózkach do Rosji, po tym wszystkim były oczywiście rozrzedzone, a tak ścigane, że siedziały głównie po miastach. Natomiast informacji o tym, że ze strony Ukraińców czyha na nich zagrożenie, po prostu nie otrzymali. W jakimś sensie jesteśmy w tej chwili w podobnej sytuacji. Przez wszystkie te lata, kiedy na Ukrainie odradzał się faszyzm, nazizm, nacjonalizm w takim najbardziej szowinistycznym wydaniu, polska strona nie reagowała prawie w ogóle. Mimo naszych monitów, mimo próśb, że to się po prostu źle dla nas skończy. Wydawało nam się, tak jak przed wojną, że uda nam się te wszystkie złe instynkty ukraińskie przekierować w kierunku Rosjan. W jakimś sensie to w tej chwili, proszę Państwa, oglądamy, prawda? Bo mamy sytuację taką, że Ukraina jako państwo jednak mieszane narodowościowo, nie przyjęła tego polskiego jakby trybu postępowania, że zostawiając to czasowi, że żeby państwo się tam zlało w całość, no to jakiś czas musi upłynąć, tylko rozpoczęła
od pewnej dintoiry, prawda, od szykan, od zamykania szkół, na zamknięcie polskich szkół, to znaczy tych polskojęzycznych, które tam były, w sensie takim, że zabiera się, bo ja nie, trudno mówić o polskiej szkole, jeżeli eliminuje się tam w niej język polski, to już nie jest polska szkoła, może z nazwy, prawda? No, szczególnie jeżeli, tak jak we Lwowie, na tej polskojęzycznej szkole wisi portret Szuchewycza, Romana Szuchewycza, który wydał rozkaz Lachów w pięcioć, prawda? To na tej tak zwanej, w cudzysłowie, polskiej szkole właśnie taki medalion umieszczono, jak tylko Ukraina została, prawda, wyzwolona. A więc mówię, Polska nie reagowała. Polskiej ludności zostało tam w pewnych rejonach troszeczkę więcej, ponieważ ta tutaj wymordowana i wypędzona jeszcze za czasów okupacji niemieckiej, no to tutaj się to przerzedziło, prawda? W to miejsce przyjechało za to sporo Rosjan. Natomiast większe skupiska ludności polskiej zostały na terenie jakby po drugiej stronie, za Zbruczem, prawda? Czyli zostały w Winnicy, Żytomierzu, tam jeszcze dosyć duże grupy Polaków zostały. Co ciekawe, miałam studentów kilka lat temu, bo rozpoczął się, wiadomo, konflikt rosyjsko-ukraiński w 2014 roku. Otóż miałam dwóch studentów, braci, których rodzice ostatnie pieniądze poświęcili na to z takiej polskiej rodziny, żeby ich tutaj wysłać do Krakowa na studia. Dlaczego? Bo okazało się, że Ukraińcy właśnie tam, oni wiedzieli o tym, oznaczali te domy według listy, wszędzie, gdzie były polskie nazwiska, to właśnie do tego Donbasu. Oczywiście nie, to nie byli przecież ludzie w żaden sposób wyszkoleni, no takie zwykłe chłopaki, prawda, 17-18-letnie. Pod te ruskie czołgi po prostu ich brali. No i ci rodzice, widząc, że tam tylko ten cmentarz się powiększa, wzięli i po prostu ich wysłali do Polski, żeby im ocalić życie. No ale widać, proszę Państwa, właśnie chociażby po takiej drobnej rzeczy, której ja bym mogła nie wiedzieć, gdybym nie spotkała tych chłopców jako swoich studentów, że pilnuje się tej czystości etnicznej Ukrainy w sposób, moim zdaniem, nie tylko, no niedopuszczalny. To takie rzeczy po prostu dziać się nie powinny. Zresztą wstawaliśmy ostro przeciwko Węgrom, których ocalało o wiele więcej, no bo oni jako współdziałający i kolaboranci przez długi czas niemieccy ocaleli, prawda, w większej liczbie, głównie na Zakarpaciu, no to oni się tam stawiają o te swoje szkoły. Natomiast Polska nic. Ale oczywiście szkoły to jest tylko jeden mały element. Mieliśmy non-stop do czynienia z tym, że im więcej żeśmy na Ukrainę dawali, im więcej żeśmy, tym bardziej nas lekceważono. Być może jest to właśnie taka cecha ludów wschodu, że wszelkie przejawy takiego ponadstandardowego świadczenia uważają oni za słabość. Uważają za słabość. Jeżeli ktoś się podlizuje, jeżeli ktoś daje, no to znaczy, że można eskalować te wszystkie żądania dalej. Ja uważam, że tak jak rozegrano w tej chwili sprawę wpuszczenia na teren Polski tak ogromnej ilości Ukraińców, jeszcze potencjalnie niepilnowanie granicy i możliwość tego, że z tej wojny, takie psy wojny, prawda, wrócą tutaj i też się dostaną na nasze terytorium, to oznacza jedno, ogromne zagrożenie dla Polaków, którzy będą oczekiwać, że za to, co dla Ukraińców zrobili, to będzie jakaś wdzięczność, a dostaną, no, a mogą dostać nawet, że tak powiem, przestępczość kryminalną i no, zagrożenie zdrowia i życia. Dlaczego? Jeżeli pojawi się jakaś inna władza, która te wszystkie dobra, które tutaj porozdawano, będzie próbowała Ukraińcom odebrać, no to oni w takiej liczbie, w jakiej tutaj są, no to już się nie poddadzą. Do tego złudną jest nadzieją, że głosować oni będą na jakiekolwiek partie polskie. Pierwsza rzecz, będąc tutaj w ilościach już nie setek tysięcy, ale milionów ogromnych, będą zakładać swoje partie i zacznie się to, co opisałam przed wojną. To jest po prostu czynna walka z państwem polskim, przejmowanie, to już mamy z tym do czynienia, samorządów. Te samorządy
nie będą dbały o to, żeby polskie przedsięwzięcia powstawały. One będą inwestować, tak jak przed wojną, tylko w przedsięwzięcia, które świadczą Ukraińcom, czyli ukraińskim firmom będą dawane zwolnienia, im będą dawane na przykład roboty do robienia. Polska firma nie będzie miała żadnych szans. A potem jakby następnym etapem jest wejście do parlamentu i tutaj już uniemożliwienie na przykład cofnięcia jakichkolwiek tych dobrodziejstw w takim Sejmie, gdzie będzie taka ogromna reprezentacja i to nie tak jak nasze te partyjki rozdzielone, ta Niemcom, ta Amerykanom, to nie. Oni będą trzymali się kupą i będą egzekwować. Jak powiedzą, Polak ma mieć jedno mieszkanie, a reszta ma być dla Ukraińców, no to będzie prawo. Przyjdą i odbiorą, bo tutaj nie będzie litości, nie będzie. Polaków się uważa za takich słabych misiów, prawda, których będzie można tutaj steroryzować, a komu się nie będzie podobać. Przecież oni mają listy proskrypcyjne. Już wiele miesięcy temu przyszły tutaj informacje o tym, że oni tam takie listy proskrypcyjne w stosunku do działaczy tutaj polskich już mają. Mają całe komanda, które pilnują w internecie wpisów na temat tego, na przykład na temat banderowców czy ich zbrodni. Pilnują, to jest mowa nienawiści, blokuje się w mediach społecznościowych. W tej chwili taka akcja, chyba to wczoraj zobaczyłam, że właśnie jedno z tych komand prowadzonych najprawdopodobniej przez Związek Ukraińców w Polsce, ale to nie tylko, bo tutaj mamy liczne organizacje soroszowskie, które są obsadzone przez Ukraińców, które też to robią. Przez wiele lat pani Katarzyna Sokołowska, podobnie jak wielu ludzi innych, tak jak na przykład pan Jacek Międlar, są włóczeni przez posądach, są, że tak powiem, skazywani na wyroki, ale wracając do pani Katarzyny, ona przed głównie obchodami 11 lipca, bo wówczas udało się to święto, prawda, które upamiętnia te setki tysięcy pomordowanych, taka mała wlepka na samochód Wołyn 43, pamiętamy. I okazuje się, że już na forach pojawiają się wezwania do tego, żeby zrobić z tym porządek, czyli ja nie rozumiem, czy te samochody mają być demolowane, czy pani Katarzyna znowu ma być po prostu napadana za to, że ona w ramach swojej fundacji Wołyń, pamiętamy, ona te wlepki, te nalepki na samochodzie sprzedaje. Mało tego, jest też zbliża się w tej chwili, za rok będzie 80. rocznica tej potwornej zbrodni, 11 lipca, mamy teraz 79. rocznicę i w Łodzi z inicjatywy po prostu tym kręgu tych ludzi, którzy się z tych województw wschodnich, tak powiem, wywodzą, plus jeszcze z pomocą tamtejszego chyba IPN-u, z tego co pamiętam, powstał taki mural, gdzie są przedstawione osoby, które zostały, chyba cztery czy pięć po prostu osób, które zginęły w tej rzezi i jest po prostu napisane, że to jest właśnie. I co? Okazuje się, że też jest atak, że to ma być za, bo to przeszkadza Ukraińcom, ich spokój burzy. Pani Lucyna, ja panią zatrzymam w tym momencie, bo powinniśmy zmierzać do końca, natomiast zostało jeszcze kilka pytań. Spytam, tylko też bym prosił o taką skondensowaną odpowiedź. Dlaczego rzeź wołyńska jest przemilczana i niepotępiona? Jak zachowywali się tutaj polscy historycy? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No, zbrodniarzom sprzyjało wszystko przez te dziesiątki lat. Dokumentacja, prawda, niszczyli bardzo dużo dokumentów. Wiele dokumentów mieli ustnych tylko, ale i tak są. Śmierć świadków, prawda, bo mnóstwo z nich zginęło, ale z kolei ci, którzy przeżyli, byli zastraszani, za czasów komuny byli już zastraszani, nawet do tego stopnia, że musieli oni podać, na przykład jeżeli przez Sowietów czy przez Ukraińców
nacjonalistów była rodzina wymordowana, to trzeba było podać, że to hitlerowcy, prawda? Bo inaczej były kłopoty w pracy, to tego pilnowano. Nic, niewiele się zmieniło po okresie, po 89 roku, ale wielu z nich to są ludzie po takich traumach, że na każde wspomnienie tego, co się działo, dręczyły ich takie koszmary, że oni w ogóle o tym nawet mówić nie chcieli. Co do historyków, pełny koniunkturalizm. Najpierw niewygodnie było to robić, no bo za komuny był to temat zakazany. Oczywiście wybiórczo, bo można było mówić, ale też do pewnego okresu tylko o UPOwcach, bo tutaj operacja Wisła i tutaj też się tutaj przykrywało skrzętnie współpracę Rosjan z tymi członkami UPA, prawda, w masakrowaniu i wypędzaniu tej ludności z Bieszczad, bo przecież tam współpraca była pełna i wiele tych oddziałów się na tej, po tej stronie, która już była przy Rosjan, chowało, a potem była wypuszczana. To samo dotyczyło Lubelszczyzny. Tak więc historycy, z tego co zauważyłam, do badania spraw stosunków polsko-ukraińskich przede wszystkim zgłaszali się Ukraińcy. Mamy więc w tej chwili albo ludzie z rodzin mieszanych. Tak więc od początku mieliśmy do czynienia z tym, że nastąpiło pewne skrzywienie. Historyków polskich, którzy tym by się zajmowali, była dosłownie garstka. Doszło do tego, że musiały organizacje typu Szczepana, prawda, Siekierki z Wrocławia, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich, czy Stowarzyszenie Wołyńskie Upamiętnienia Ofiar z Zamościa, zresztą cały czas z przeszkodami przeróżnymi, one zajmowały się zbieraniem dokumentów. Ja robiłam próby podejmowane z liczenia ofiar. To jest sprawa, która się ciągnie od 20 lat. Miała to zrobić Karta, nie wywiązała się z tego zadania. Potem usiłowaliśmy przenieść to tutaj do Krakowa. Za każdym razem nie było, jak to się mówi, ani finansowania, ani żadnej pomocy. Ostatecznie tą sprawą miał się zająć Rzeszów, prawda, pan Bereza, który dostał do tej pracy dwie osoby i to jeszcze z dorywki siebie. I to, jak sam mi powiedział, trzeba by 30-40 lat pracy, żeby on samą tą ewidencję, nawet mając możliwość wpisywania to do internetu, żeby on to mógł zrobić. Mamy więc sytuację taką, że chodziło o to, żeby ta praca nie została zrobiona, żeby została ukryta, żeby ci ludzie po prostu wymarli, nie zostawiając świadectwa, a źródła, żeby były jak najbardziej zmasakrowane. Ale pani doktor, ale dlaczego polscy politycy po prostu kolejnych kadencji sejmowych nie chcieli tutaj pomóc, zdecydować o tym? No bo w tym czasie, kiedy pan Bereza nie dostał jakieś takie śmieszne pieniądze, nie był w stanie nawet studentów, prawda, zaangażować do liczenia polskich ofiar, budowało się Muzeum POLIN, prawda, ładowano potężne pieniądze w Auschwitz, a mało tego, to co mnie boli najbardziej, naukowców, którzy wyjeżdżali na sesje, dostawali półmilionowe, pani Elgenking, prawda, i tam jeszcze inni panowie, żeby wyjeżdżać na sesje, żeby Polskę obsobaczać. Polskie ofiary były niewygodne. Tu się Polskę, że tak powiem, miało przedstawić jako sprawcę, a nie jako ofiarę. Polacy jako ofiara byli tutaj ze wszechmiar niewygodni. To oznacza, że niegodziwość, z jaką myśmy się spotkali ze strony rządzących przez te wszystkie lata, była i jest porażająca. Ludzie sobie doskonale zdawali sprawę, że jeżeli będą chcieli na przykład to badać, bo ja mówiłam, tak jak Niemcy mają wszystko zewidencjonowane na terenie Polski, tych ziem, które ten, my byśmy mogli wszystko powiat po powiecie opisać straty ludzkie, straty materialne, odtwarzać to, ale to można tylko hobbystycznie robić. Żadna uczelnia się na to nie zgodziła, a jeśli chodzi o IPN, no to tak jak mówię, no pan Bereza, prawda, z jednym panem i funduszem na to żadnych grantów. Sama występowałam wielokrotnie o granty na to. Nigdy nie zostały mi
nawet jeden przyznany na tego typu badania. Dlatego to, co ja robiłam, to muszę przyznać, że uczelnia, mimo że jej się to bardzo nie podobało, to tolerowała i tam zaliczała jakby te moje badania w poczet mojego dorobku naukowego, a mogła tego nie robić, prawda? Ale w jakimś sensie były to badania wychodzące poza to, co mi pozwolono wykładać, bo nawet tej historii nie mogłam tam wykładać. Wykładałam globalizację, stosunki międzynarodowe, natomiast tej sprawy nie. I tak było na mówi Pani o Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tak, ale chwała im za to, że po prostu pomogli, że te książki po prostu w ogóle powstały, aczkolwiek musiałam je dofinansowywać sama. Natomiast na większości uczelni temat był tabu, temat był zakazany, a każdy, kto się próbował za niego brać, łamał sobie natychmiast karierę. Dlatego tego nie robiono. Rozumiem. Dlatego tego nie robiono. To, co pani mówi, to jest po prostu niesamowite. No, ale takie są fakty. Z faktami się nie dyskutuje. Tak, tak. Powiem więcej. Znam tutaj może osoby, które za to, z tytułami profesorskimi nawet, za to, że się zgodziły tutaj i pisały o tych sprawach otwarcie, zostały zniszczone przez Ukraińców, nawet doprowadzone do śmierci poprzez fałszywe oskarżenia ze strony Ukraińców, dyskredytowanie. Szczególnie jeden taki przypadek, to po prostu aż mi serce boli, po prostu uśmiercono pana profesora poprzez super uczciwego, wspaniałego człowieka, poprzez donosy ukraińskie. Z każdym po kolei próbowano po prostu takich rzeczy. Większość po prostu odskakiwała, rezygnowała po prostu z tych badań. Ja mówię, jeden powiat, tyle jest instytutów historii, tyle, że 20 lat nie udało się po prostu przeprowadzić takich badań jak należy. Jeśli chodzi o IPN, to też sprawa na dwie strony, prawda? Była garstka tych, co chcieli pomagać, ale hamulcu i sypania piachu w ryby było niestety o wiele więcej. Tutaj panią zatrzymam, bo jeszcze chciałbym, pani napisała te wspomnienia ujęte w czterech tomach Dzieci Kresów. Jakby pani mogła krótko odpowiedzieć, bo to myślę, że też jest ważne. Dlaczego Dzieci Kresów przeżyły i mogły opowiedzieć tę historię? Kto pomógł? To znaczy, sprawa jest taka. Część tych osób, które dawały nam relacje, to były osoby, które zawdzięczają swoje życie tym sąsiadom różnym. Chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że często to były takie osoby, które były wyrzutkami w danych wsi. Różni żebracy, czy jakieś takie stare kobiety, które tam chodziły, które się nie mogły pogodzić z tym, a usłyszały, że za chwileczkę we wsi będą mordy czy w miasteczku, i po prostu biegły do tych polskich rodzin i ostrzegały, żeby po prostu uciekali. No ci, którzy dali radę uciec do miasteczek, a szczególnie, to jest taka ironia losu, prawda, pod osłonę Niemców, czy potem Rosjan, prawda, bo to też do oddziałów czasami, czy wzywano na pomoc te oddziały sowieckie. To właśnie ja nie mogę tutaj przeżyć tego, co w tej chwili się dzieje, że się mówi, że to właśnie były przebierane, prawda, sowieckie oddziały za banderowców. To są jakieś bzdury, to jest jakieś szaleństwo. Wręcz odwrotnie. We wszystkich przypadkach, gdzie były te przebieranki, to przebierali się Ukraińcy w polskie podziemia ubrania, albo w rosyjskie mundury, albo w niemieckie mundury. I wtedy wchodzili, bo Polacy, widząc, no, na władzę nie poradzę, prawda, po prostu otwierali i pozwalali im wchodzić, żywili ich i tak dalej. Dlatego dostawali się do tych wsi bez żadnej obrony. Natomiast pewna część tych dzieci to były jedyne, wiele tych relacji, które tam, to są jedyne osoby, które po prostu przeżyły z przypadku. Dziecko, które uciekło na drzewo, patrzyło, jak na dole mordują jego rodzinę, czy ci bandyci byli pewni, że już wszystkich wymordowali, a ciałem matka nakryła to małe dziecko, czy kupa, prawda, innych osób pomordowanych, padając, to dziecko ukryła, czy gdzieś pod łóżkiem się ukryły.
ten sposób przeżywały. To były po prostu wręcz przypadki. Natomiast mamy i musimy się pogodzić z tym faktem, że jeśli chodzi o Wołyń, to tam ani jedna rodzina wołyńska nie została w komplecie. To wykazują badania, że to była po prostu zatrważająca liczba właśnie tych dzieciaków, które razem z rodzinami ginęły w każdej rodzinie, przynajmniej w jednej wsi. Szansą była na ocalenie szybka informacja i ucieczka, albo to, że ktoś zauważył, że już się wsi okoliczne palą, zostawiał wszystko, mówię, było bardzo ciężko zostawić zwierzęta bez opieki i domostwo po prostu i uciekać tylko z duszą. Ale takie masowe eksodusy, które my oglądamy czasem gdzieś tam, prawda, że idą, nie wiem, gdzieś w Bośni czy gdzieś, że idą te marsze śmierci, bo te marsze śmierci składały się z Polaków. Oni ciągnęli w kierunku, na początku z tego Wołynia, w kierunku lwowskiego, czy tutaj na Warszawę, na Lwów, czy na Warszawę, na Lublin, przekraczali Bug, a była to przecież ciężka, bo tam strzelali Niemcy, to była granica tam, prawda? I ciągnęły te marsze szczerbione po drodze jeszcze przez tych Ukraińców, którzy jeszcze kogo mogli, to dopadli. Takie dzieci po prostu cudem boskim ocalały. Cudem boskim ocalały. Co dawali Niemcy? Niemcy, kiedy się zorientowali, prawda, tutaj Rada Opiekuńcza i tak dalej, powiedziała, no przecież wszystkich wymordują. To jest zresztą prawdą. Gdyby nie wkroczyli Rosjanie, to Ukraińcy by dokończyli dzieła, bo Niemcy się wycofali, już nie było żadnej tutaj policji, nikogo do pilnowania, to dorżnęliby tych Polaków do końca. Niemcy podstawiali pociągi, takie węglarki, prawda? I kto dotarł do stacji, no to tam ich ładowali i wywozili, prawda? I przewozili i w ten sposób trafiali do takich obozów przejściowych, a potem spora grupa trafiła do Niemiec. Akurat wtedy były naloty dronowe. Alianckie, także i tam wielu zginęło. Chcę tu podkreślić ogromną pomoc w ratowaniu tych ludzi dokonaną przez Radę Główną Opiekuńczą. I gdyby nie te oddziały, prawda, tych Polko, które tam tych ludzi, prawda, żywiły, jakoś leczyły, wspomagały, to prawdopodobnie ta hekatomba byłaby jeszcze większa. Oczywiście nie wszystkim mogli pomóc. Wiele osób, które tam docierało tymi marszami śmierci, już nie było do uratowania, bo to już byli ludzie tak poranieni, że nie było antybiotyków i tak dalej, umierali. Wiele dzieci, które trafiły, umierały na tych ludzi, którzy uchowali gdzieś się tam w bagnach po lasach, było z gruźlicą, z zapaleniem płuc, umierali. Tych ofiar, dlaczego mówię, że tutaj ta liczba jest tak ciężka, bo prawie no, bardzo wiele w tej drodze poginęło, ale każde miasto, na przykład miasto Kraków, ma cały cmentarz tych ludzi, którzy wprawdzie uratowała Rada Główna Opiekuńcza, ale oni po prostu potem poumierali od chorób, od obłędu, bo wielu ludzi dostawało pomieszania zmysłów, prawda? To były czasy powojenne, nie można było. Pani doktor, ja tutaj zatrzymam ten wątek i jeszcze przejdę do następnego. Zacytuję pana Marka Budzisza, który 22 maja 2022 roku na portalu W Polityce napisał tekst Stepan Bandera i polityka Polska wobec Ukrainy. Fragment tego tekstu teraz przeczytam. Nowego systemu bezpieczeństwa, nowej regionalnej roli Polski i nowych szans rozwojowych, które przed nami się rysują, nie powinniśmy poświęcać w imię próby narzucenia Ukrainie polskiej oceny postaci Stepana Bandery. Nawet jeśli mamy wszelkie powody, aby uważać go za postać niegodną dobrej pamięci. Pani Cyno, proszę o komentarz. No takie coś po prostu dych zapiera. To jest jedna z osób, która chce doprowadzić do unicestwienia Polaków, do ich po prostu, bo tak, jeżeli zamorduje się pamięć, zamorduje się i ludzi. Bo ci ludzie będą bezbronni, nie będą w stanie ocenić, co dobro, co zło, co dla nich jest dobre, co dla nich jest zło. Już jesteśmy bardzo daleko na tej drodze. W tej chwili jeszcze brakuje tego, żebyśmy się godzili na to,
żeby takie potwory zwyrodnialców, bo to mamy do czynienia z psychopatą, człowiekiem, który prowadził w całym okresie międzywojennym działalność przeciwko Polsce, który dostał od polskich władz wyrok śmierci za przygotowanie zabójstwa polskiego ministra Pierackiego i inne przestępstwa, bo to były zamachy terrorystyczne. Ja całą książkę badałam to przez 7, prawie 8 lat, prawda, licząc jeszcze wydanie potem tej książki i poprawy. 8 lat badań dowodzi, że wchodzimy w tej chwili w te same buty. Coś, co skończyło się rzezią wołyńską, co skończyło się rzezią wołyńsko-małopolską i potwornymi stratami, my w tej chwili zaczynamy dzięki takim panom przerabiać od nowa. Nie ma zabawy z nacjonalizmem ukraińskim. Państwo widzą, jeżeli tylko sięgniecie troszeczkę poza te zakłamane media, które w tej chwili nam bardzo jednostronnie pokazują tylko obraz tej wojny, to państwo zobaczą, że to zło tkwi. To nie chodzi tylko o to strzelanie w kolana, o to wycinanie genitaliów, prawda, jeńcom, czy wcześniej, prawda, krzyżowanie, czy palenie żywcem, jeżeli chodzi o wysyłanie na rządy. To nie są bajki. To samo zło, które ujawniło się w czasie ostatniej wojny, w tych ludziach tkwi. Tu tylko potrzeba rozgrzeszenia. Bardzo ważna sprawa. Bezkarność tych ludzi po prostu wyzwala z jakichkolwiek nakazów moralności. Ja przypominam, jeżeli państwo może moje jakieś tam wykłady inne mają. W czasie I wojny światowej doszło do okrucieństw, które w Sejmie Polskim były prezentowane. Chodzi o mowy tam, prawda, posłów, na przykład Jana Zamorskiego, w 19 roku, gdzie przedstawiono właśnie przykłady masakrowania, znęcania się, gwałcenia sióstr zakonnych, gwałcenia dzieci, podpalania, mordowania. I co się stało? Miały być sądy, miano tych ludzi poskazywać i już w 25 roku, kiedy się Sowieci tam zaczęli aktywizować, zresztą nacjonaliści w nim, ukraińscy też z nimi w tym współpracowali. Niestety, może nam się to wydawać niemożliwe, ale tak zawsze było, bo przeciwko Polsce oni się zawsze dogadywali. Te wszystkie wyroki, między innymi jednym z takich oprawców Polaków, który powinien być oskarżony, był ojciec Stepana Bandery. I co? I wyszedł, i włos mu z głowy nie spadł. Poczucie bezkarności spowodowało, że Bandera mógł sobie tak działać, jak działać. Potem znalazł protektorów w Niemczech i po prostu razem z tymi Niemcami już organizować, prawda, tutaj terroryzm w Polsce, mordy w Polsce, mordy polityczne, podpalania i niszczenia Polaków. Jeżeli człowiek, nie wiem, jak można takie rzeczy, jak oswajanie nas z tak okrutnym, hajdamackim szowinizmem robić. To jest po prostu człowiek, który za takie rzeczy właśnie, to jest tak jak w tych społecznościach, prawda, internetowych, za to powinien być ukarany. Pisanie takich rzeczy jest po prostu z krzywdą nie tylko tych ofiar, ale i z krzywdą dla honoru państwa polskiego, które wydało kilka wyroków śmierci na tego człowieka, tylko myśmy byli zamiency, zamiast go zabić, tak jak Rosjanie, byśmy po prostu przestępcę wypuścili i potem sobie mógł, prawda, hulać i z Niemcami, prawda, uzgadniać i przyjmować sobie tam w tym tak zwanym obozie koncentracyjnym, prawda, swoich podwładnych. Haniebna sprawa, haniebna. Wszelkie oswajanie z symboliką, z tym czarno-czerwonym, z tymi kalinami, prawda, czerwonymi kalinami, które były w śpiewnikach UPA i które śpiewali na tych swoich sabatach przed mordowaniem i po mordowaniu Polaków, z tymi wszystkimi pieśniami okropnymi, bo jak to się, proszę państwa, skończy? Teraz śpiewają czerwoną kałynę, a chciałam państwu na koniec powiedzieć o wierszykach, które w tych śpiewnikach UPA są. One wprawdzie powstawały wcześniej, ale w tych śpiewnikach, na przykład wydanym w 90-tych latach, wydanych w Łódzku, a potem wielokrotnie wznawianych, są. Tutaj mamy Marsz na Warszawę, prawda?
ogniem płonie Ukraina, ciecze Dnieprem niewinna krew i wzywa groźnie nas do boju, Surma do boju woła nas. Teraz nie zatrzymamy się w Zamościu, nie umknie zemsty Lach. Od Krakowa do bram Warszawy polskimi trupami zaścielimy szlak. Przyśpiewka do broni kozaki, szaleje podły Lach. Od Krakowa do bram Warszawy Lachami zaścielimy szlak. No czasopismo Czas z Kanady wydało, potem prawda weszło sobie do śpiewniczków. Czy na przykład śmierć Lachom, Zawisłe wygonimy przeklętych Polaków, staniemy na granicy, żeby do nas nie wtargnął Lach, leje się braża krew wszędzie, gdzie stąpa oddział Ryzunów. Uciekniecie na kraj świata, bo nadchodzi zemsty czas, będziemy was rżnąć i strzelać i dusić będziemy was. To jest coś, co pan Budzisz uważa za nic? Uważa, że nie powinniśmy być czujni, nie powinniśmy po prostu, powinniśmy zasnąć i nie pamiętać tych setek tysięcy ludzi, którzy gonieni właśnie tymi hasłami, prawda, rżni Lacha, prawda, i nawet, no, że czort nawet tam przyjdzie, aż to by tylko nie proklaty Lachy, smerd Lacham, odzew sława Ukrainie. Przecież to było wszystko, to były wszystko hasła nacjonalistów, prawda? Śmierć, śmierć Polakom, śmierć, śmierć boskiewsko-żydowskiej komunie. Transparent z hasłem Smerd Lacham niosły oddziały SS Galicen, rozwinięty w lipcu 1941 roku, kiedy maszerowali przez Lwów. Przecież my mamy teraz SS Galicen jako bohaterów Ukrainy, a żyjemy w roku, który przez państwo ukraińskie został uznany rokiem UPA. Żyjemy w roku 2022, który jest rokiem poświęconym UPA. To jest coś, co powinno nas po prostu, co powinno nas po prostu przerażać. To się w głowie nie mieści. Pani Lucyno, ostatnie pytanie. Co dzisiaj powinniśmy robić w obliczu wojny na Ukrainie? Co powinni robić polscy politycy, co dziennikarze, a co zwykli obywatele? Na pewno. Aha, za to też właśnie zostałam zawieszona, że napisałam, że rolą Polski, kraju, który przeżył też różne straszne koleje swojego losu i którego obywatele, jak mała kto, wiedzą, co to znaczy zostać zniszczonym przez wojnę. Pierwszą wojnę, drugą wojnę. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby na Ukrainie został podpisany pokój. Wiemy, że w tej chwili Polska jako jeden z niewielu krajów tak ostro, ostentacyjnie eskaluje ten konflikt. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj wykorzystywani, że po cichu tutaj rozmowy różne będą się toczyły, a Polska z tymi swoimi hasłami, z tą całą propagandą, z tym całym ogłupianiem ludzi wyjdzie tutaj na co najmniej jakiegoś głupka wioskowego. Naszym zadaniem, i wydaje mi się, że tutaj jestem też po stronie Ukraińców, jest to, aby po prostu tam na tą Ukrainę wrócił spokój. Jeżeli to państwo wzmocni się, jeżeli ono, że tak powiem, z powrotem wróci, to jako ten, to ono może potem wyciągać rękę po te ziemie, które w tej chwili są pod okupacją, bo wiadomo, że już teraz poniesie straty. Natomiast każdy dzień tej wojny to jest niszczenie państwa. Ja szczególnie uczulam na taki scenariusz, który jest bardzo prawdopodobny. Wiemy, że wielkim bogactwem Ukrainy, no niestety niezwykłych ludzi, bo w większości są to dzierżawy różnych krajów zachodnich, jest czarnoziem na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej i w ogóle produkcja żywności. Są tam tak samo ogromne gospodarstwa wysokotowarowe niemieckie. Dzisiaj za przyzwoleniem i Polaków, mało tego, z ich pomocą, a także przy pomocy jakichś umów
gdzie właśnie te firmy, które dzierżawią, będą wywozić to teraz przez port w Odessie, Ukraina zostanie pozbawiona żywności. Jak będą wyglądały tegoroczne zbiory, kiedy wiemy, że saletra jest potrzebna do robienia pocisków, a nie do nawożenia ziemi? Nie wiemy. Tak nie inaczej, jeszcze dzisiaj, nawet przyjmując te wszystkie straty w tej Ukrainie centralnej i zachodniej, mieszka kilkadziesiąt milionów ludzi i teraz ci ludzie mogą zostać o głodzie. Jeżeli się żywność wywiezie, nowej żywności nie będzie, to ludzie ci po prostu ruszą wygłodzeni, bo w pewnym momencie też, jeżeli ta wojna będzie trwała, nie będzie też wypłat różnych świadczeń, które tam są robione. Nie będziemy mieć problem 10 milionów Ukraińców w Polsce, tak jak przypuszczam w tej chwili. Oczywiście na trochę w systemie rotacyjnym, ale do takiej liczby możemy się nawet zbliżać, 8-10 milionów. Tylko będziemy mieć całe to towarzystwo tutaj, łącznie może Słowacja, Węgry, tam Rumunia, na utrzymaniu, bo trzeba będzie po prostu ich nakarmić. To, że Polska pomaga w wywożeniu tego zboża, nie wiadomo na jakich warunkach, jest rzeczą dla mnie karygodną. Ja się obawiam przyszłości. Jeżeli polskie władze po pierwsze będą eskalować w ten sposób, po drugie zrujnują własny kraj poprzez świadczenia ponadstandardowe, które w tej chwili, bo już mamy, ja mam też trochę rodziny, która pracuje w służbie zdrowia. W NSZ-cie w tej chwili, jak się odbiera słuchawkę, to Ukraińcy odbierają, prawda, i przekierowują. W każdym razie to wszystko jest na skraju bankructwa. Większość szpitali tutaj, nie tylko w Krakowie, ale w Polsce jest na skraju bankructwa, ponieważ muszą obsługiwać ludzi, którzy nie płacą za to, nie mają pieniędzy. Pan Zeleński zbiera pieniądze, ale na tych swoich obywateli to tutaj świadczyć niekoniecznie chce. Więc zawalenie się gospodarki Ukrainy, zawalenie się gospodarki Polski i teraz pytam, w imieniu czego Polska eskaluje ten konflikt. Powinniśmy być pierwszymi, którzy chodzą i leją olej, oliwę, prawda, na te rozpalone łby i po prostu prowadzą do tego, aby tutaj te działania zostały zatrzymane. Bo do czego w tej chwili to prowadzi? Przez Polskę będą wysyłane działa dalekiego zasięgu. Co to oznacza? Każdy normalny człowiek rozumie, że Ukraińcy je gdzieś, jak ich nie zbombardują wcześniej, oczywiście Rosjanie, dotoczą albo gdzieś tam z tych rejonów zachodniej Ukrainy czy środkowej będą walić w kierunku Rosji. Co będzie robiła Rosja? Będzie robiła naloty, których zniszczeniu uległy te miasta na wschodzie. O co teraz chodzi? Żeby jeszcze zniszczyć te miasta, Kijów zniszczyć, Lwów zniszczyć? Po prostu nie mogę przeboleć tego, że władze polskie nie wykazują się dalekowzrocznością. Że już w tej chwili, kiedy cała Europa widzi, że dalsze kontynuowanie tego, co się dzieje, to doprowadzi całą Europę do tego, dalej jest na usługach jakichś grup globalistycznych i grup amerykańskich, które Polaków i nasze dobro mają regularnie w żadnym poważaniu. W żadnym poważaniu. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem była pani doktor Lucyna Kulińska, doktor nauk humanistycznych, historyk, politolog, pracownik naukowy, działacz społeczny, dziennikarz i komentator mediów. Pani Lucyna, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło. A z państwem żegna się Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!